Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Mnie jestem Mucek i witam was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Moi drodzy, kontynuujemy. Ostatnio mieliśmy siłowanie się na rękę, obijanie mordy, karczma, pijaką w karczmie, może tak? I mieliśmy siłowanie się na rękę, mieliśmy grę w kości, moi drodzy. Kontynuujemy. Teraz, słuchajcie, rozpoczniemy sobie linię, przepraszam was bardzo na moment, linię fabularną. Będziemy kontynuować teraz. Zagadamy sobie z nimi. Nie tak, tylko tak. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie psy oblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny, bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wezimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciasne Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał. I wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić, co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emerowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Ale Emyr to jest kupiec korzenny. Pamiętajmy o tym. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavaletowie wytrzasnęli smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady.
Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Co z czarodziejami? Właśnie! Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja wianie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla Valettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bankarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojateli Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. No kurwa. No to akcja! Wypierdala, ja tu przechodzę. O, kolejna czarodziejka, super! Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie! A może wy chcecie pomóc czarodziejce w walce z potworem? My? Jakim cudem? Przecież on potężny, jest wielki jak góra! To czego się wściekacie? No bo... Załatwimy tego Keirana, ja albo czarodziejka, a może nawet wspólnymi siłami. Trzeba go wywlec gdzieś poza port, bo walka tutaj naraża tylko postronnych ludzi. Mam nadzieję, że się wam uda. Mi za jedno, wiedźmin czy wiedźma. Jeśli zabijecie skurwysyna, całe miasteczko będzie wam wdzięczne. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, wiedźminie? Z biurem.
Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Pipka albo rybka. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Rybka bo pipka, ale pamiętacie, wszystkie rybki mają... No i teraz sami sobie dokończę. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka, ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Będzie w środowisku. Gdzie to było? Co to zapierdalam coś tam? Aha, dobra, już wiem gdzie. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Co ty chcesz? Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Mra, zapach kadzideł. Znajdź recepturę trujący kadzidełek. Spoko. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tancarville, bo tyle warte jest to zlecenie. Dobrze, w takim razie niech będzie. Myślę, że warto wykosztować się na takich fachowców. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Dobra. Miłowny jak kocur. Ten to się kiedyś doigra. Spokojnie, jak mówisz do mnie, ja się nie doigram. Ale się wyciszymy, bo trochę było dialogów, moi drodzy.
A moje gadanie trochę mogło, wiecie, przeszkodzić wam w słuchaniu, ale dobra, wracamy do gry, bo ja trochę się zaniedbałem o to komentowanie. Bydło, psia mać, jop. Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przepłożył mi klient. To już pocałem mnie w dupę. Dobra. I teraz tak. No dobra, muszę zobaczyć, bo nie jestem pewien co. Aha, to zrobimy teraz. Hej, Wiedźminie! Geralt z Rivii, to wy, panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to, co się zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. No i teraz dostaliśmy nagrodę za to. Ciężka skórzana kurtka. Gówno. I teraz słuchajcie tego. Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem. Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Oczywiście to jest ta sama Talar. Pamiętamy oczywiście. No to jak kurwa będzie, robimy interes? Na przykład z tego. Tu to oczywiście ten sam pan podkłada głos tego posłańca. Najpierw weźmiemy przesyłkę. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się kurwa we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Cały Talar, kurwa. Pozdrow Talara. Pozdrowie. No i pozdrów też pana, który podkłada głos. Nie jestem teraz w stanie wam powiedzieć, jak on się nazywa, wybaczcie. Zapomniałem, nie przygotowałem się. Dobra. Znamy sobie teraz trochę na skillę. Wezmę sobie trochę żywotności. Ulepszę do drugiego poziomu. Parowanie ciosy ze wszystkich kierunków, to się na pewno przyda. Renegracja wigoru w walce, co jest większe, i mamy wigor plus 1. Teraz możemy dodać, możemy zmutować tą umiejętność i dodać sobie jakieś skille. Niestety ja teraz nie mam żadnych mutagenów, więc tego nie zrobię. Przy pełnym wigorze, tak? Mogę iść już w stronę? Nie, muszę tu więcej rzeczy odblokować. Wezmę wigor. I teraz mam odblokowane 3 ścieżki. Tak jak wspominałem w odcinkach wcześniej. Opowiem o nich trochę więcej, jak będziemy wbijać. Dobra. Kontynuujemy. Zapach kadzideł. Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. Dobra. Witam w moim skromnym sklepie. Już się zaciągał, już jest podejrzany. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. Teraz nie wiem, czy zadziała znak akcji. Dobra. Wiem, że jest w nim coś niezwykłego. Może nie zadziałać. No a jednak. Dobrze. Przyznaję się. Kadzidłami zajmuję się od lat. To był zwykły zapach. Skąd mogłem wiedzieć, że ludzie zaczną się nim podtruwać? Zresztą,
Przecież im tego nie zabronię. Mieszkasz z tymi ludźmi od dziecka. Dlaczego chcesz ich potruć? Żartujesz? A z czego będę żył? Czyli to nie... Czym handlujesz? Do medytacji, do odświeżenia, kuchni, medycyny, rytuałów. Czego tylko dusza zapragnie. Pokaż, co ty masz, kolego. Masz to, to mnie interesuje. W sumie też. Ale na razie nie. Na razie sobie to puszczę. Na razie nic. Na razie to sobie zostawię chyba. Pójdziemy teraz. Na razie to zostawię na chwilę. Zrobię teraz tak. Pokerowa w twarz. Teraz pójdziemy do Krasnoluda. Wiedźmin idzie. Ale najpierw tu zajdziemy. Ej, majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Pokaż, co ty tu masz. To oczywiście, ale teraz patrzcie. Teraz mamy pierwszą odblokowany unikatowy przedmiot na poziomach od mrocznego w dół. Mamy buty świętokradcy. Możemy zrobić rynsztunek świętokradcy, czyli pancerz, buty, rękawice, spodnie, srebrny miecz i stalowy miecz. Mamy tutaj oczywiście schematy, żeby te miecze zrobić. Ale słuchajcie. To zżera tyle orenów. Więc ja na razie sobie to zostawię, te schematy. Nie będę tego robił, ale chciałem wam pokazać. I tutaj nic ciekawego nie ma. No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Dobra, pójdziemy do pana Krasnoluda tutaj. Zagaźnik kości. O, zapraszam. Cóż się do mnie sprowadza, biały wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele o tobie słyszałem. Właściwie czytałem. W listach od rywijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Książki we Flotsam? To chyba nie jest dochodowy interes, co? He! Przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila de Tancarville, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Bardzo szlachetny. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Nie. Pozwolisz? Nie ludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. We w miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorveta. Hehe, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie. Sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Moril o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Możemy zmienić fryzurkę. Wicza kita. Wiewiórcza kita.
Dobra, 30 orenów to nie jest dużo. Aha, czyli zrobił nam warkoczyk taki tylko. No dobra. Pozwolisz, że rzut... I tak mi się to fryzura podoba, bo reszta to był. Dobra. Robimy. Bywaj. Bywaj. Pozwolisz, że... Zagramy. Chciałbym... Gramy, gramy. Ojej, ale żem rzucił. Ojej, przesadziłem teraz. Ale trójka z tego wyleciała, więc dobry start. Mamy karetę. Dziękuję bardzo za uwagę. Przegrałem. Pieniądze dla mnie. Masz. Więcej z tobą nie gram. A kto chciałby? Żegota jest najlepszy. Co? Zobacz. Dobra, ale spokojnie. Ty... Jak na wojnie. Zróbmy tak. Oskubię go. No przesuń się. Oskubię go ze wszystkiego, co on tu ma. Ma tu trochę tych pierdół. Ulepszenie elementów zbroi. Znaleźć ulepszenie elementów zbroju. Elementów zbroi. Możesz użyć tego przedmiotu, żeby podnieść statystyki kurtki, butów, rękawic itp. itd. Pozwolisz. Pohandlujmy. Nie, na razie nie jeszcze. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Najpierw sobie te książki przeczytam. Możecie sobie przeczytać. Zatrzymajcie sobie studia nad krabopajokiem, rzecz o smokach, to już przeczytałem raczej. Świecznik rupić, dobra. Pozwolisz, że rzucę. Chodź tu, rupciu, i pokaż mi swoje towary. Masz te książki, one. Kradłem ci i teraz to sprzedaję. Super, nie? O, jeszcze to pewnie znalazłem u ciebie. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia. Dobra. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No i teraz idziemy do... Z tym sklepem chyba zrobię teraz porządek. Podobno... Narkotyk? Pewna dama mówił. To już wiemy. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. Podobno jednostka... Pewna da... Wie... No do... Zresztą... Jutro wpadnę z Laredo. Dobrze, już dobrze. Zamknę sklep, tylko błagam. Nic mu nie mów. A przy okazji, daj mi recepturę tego kadzidła. Dobra. Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Oto twoja nagroda. Dobra, to zadanie wykonane. Mamy tą recepturę, możemy stąd wyjść, tylko że ja jeszcze bym mógł coś zrobić. Wiem. Dobra, chyba nic tutaj teraz. No to wychodzimy do Bindugi, moi drodzy. Tutaj mamy grzybki, myślałem, że coś więcej jest, ale jednak nie. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Shile, zbladłaś. Wydawało ci się. Oj, kochanie. Za dobrze cię znam. Shile to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Aha, zapomniałem o czymś. Dobra.
Tam Trisunia sobie pójdzie do niego, ale ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Już jak ja chcę, muszę pogadać jeszcze z tym facetem o tej recepturze. No po co palić światło, no? Zaraz tylko manę stracisz, no. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dylisz. Zapierdalaj dalej. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne, pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc raz. Pominałem, bo tam nie ma nic fajnego. Jesteś wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? Okej. Nawet nie będę tego komentował. Nurtuje mnie pewne pytanie. Wol, co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kasze? Czemu kasze? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kasze wpierdam. O kurwa, nie mogę, nie, no to jest wiedźmin, to nic nie przebije tych dialogów, no. No ludzie sobie gadają, my przechodzimy, no. Nas obgadują, co on, no co on jada, no. Rzybki, kasze. Dobra. 5. I zapraszam. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Moja pracownia jest tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Mi chyba jebnął. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Salamandra. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. Wspaniale! Legalny fistech! Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda, w pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Teraz mamy tak. Zgadzamy się, dostajemy nagrodę, 200 orenów około i wypierdalamy sobie. Druga rzecz. Nie zgadzam się. I się nie zgodzę, bo to było... Gdybym nie wiedział, że Blenheim był jednym z przywódców Salamandry, pewnie bym się zgodził. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. Czy ty jesteś, kurwa, o tym ziomek przekonany? O kurwa! Ja wziąłem miecz srebrny. Ale jaka reakcja, nie? O kurwa, trzeba za dużo. O kurwa! Nie wziąłem swoich
rzeczy. To są skurwysyny jebane. Salamandra. No na dwa strzały był. Śmieciu. Dobra. Mój zapach kadzideł, misja zakończona. Pozamiatane. Dobra, zabieram swoje róbcie. Zabieram co oni tu mają. Mają tu nic, nie dużo mają tego. Zapalam, tak? Jest to samo, krwawienie. Lepsze, wyśmienik tym jeszcze jest lepszy. Więc pozostanę przy nim. Tutaj coś macie. Miał... O, puszczyk, dobra. Miał dobrych specjalistów, jakiś meneli, ale już ci menele już ich nie ma. Razem z nim. Dobra, Queen do flotsa. Okej. Teraz pójdę w jedno miejsce, do Bindubi. Bo i tak muszę tam iść teraz. Muszę porozmawiać z Sedlikiem. Ale chyba zakończymy w tym miejscu, tak mi się wydaje, że to już jest moment ten, żebyśmy zakończyli, albo jeszcze moment, tylko porozmawiamy sobie z Cedriciem. Na górze to mi jest. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Cedric. O, Seherimie. Seherimie. Aha. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivi. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivi? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra, raz. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Kejran. No,
Nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki Neckera, dla ciebie będzie to pestka. Ta elfka, o której... Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. O co walczą Skojater? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Ensid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Dobra. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Najlepiej się teleportować, a ja muszę z buta zapierdalać, tak? To tak ma być? No niestety, to jest Wiedźmin, moi drodzy, a ja już kończę na dzisiaj z Wiedźminem, więc pozdrawiam, moi drodzy. Bardzo, bardzo serdecznie. To był Mucek oczywiście i kolejny odcinek z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Zapraszam was na następny odcinek, a tymczasem trzymajcie się. Cześć!